Lekcja języka, lekcja języka polskiego. Hej! Lekcja 31. Czasownik czytać. Czas teraźniejszy. Yumi, czy pamiętasz czasownik mieć? Tak, oczywiście. I e zmienia się w a. A końcówki? Końcówki? Liczba pojedyncza. Pierwsza osoba m. Druga osoba sz. Trzecia osoba bez końcówki. Liczba mnoga. My, cię, ją. Bardzo dobrze. A teraz czasownik czytać. Ma te same końcówki. Liczba pojedyncza. Ja czytam. Ty czytasz. On, ona, ono czyta. Bez końcówki. Liczba mnoga. My czytamy. Wy czytacie. Oni, one czytają. Tomku, te końcówki są naprawdę takie same. Powtórzmy raz jeszcze. Yumi, czy pamiętasz czasownik mieć? Yumi, czy pamiętasz czasownik mieć? Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. I e zmienia się w a końcówki. I e zmienia się w a końcówki. Końcówki. Liczba pojedyncza. Pierwsza osoba M, druga osoba sz, trzecia osoba bez końcówki. Pierwsza osoba M, druga osoba sz, trzecia osoba bez końcówki. Liczba mnoga. Pierwsza osoba my, druga osoba cię, trzecia osoba ją. Liczba mnoga. Pierwsza osoba my, druga osoba cię, trzecia osoba ją. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A teraz czasownik czytać. Ma te same końcówki. A teraz czasownik czytać. Ma te same końcówki. Liczba pojedyncza. Ja czytam. Ja czytam. Ty czytasz. Ty czytasz. On, ona, ono czyta.
On, ona, ono czyta. Liczba mnoga. My czytamy. My czytamy. Wy czytacie. Wy czytacie. Oni, one czytają. Oni, one czytają. Tomku, te końcówki są naprawdę takie same. Tomku, te końcówki są naprawdę takie same. Liczba pojedyncza. Ja czytam. Ty czytasz. On, ona, ono czyta. Liczba mnoga. My czytamy. Wy czytacie. Oni, one czytają. Liczba pojedyncza. Ja, m, ty, sz, on, ona, ono, bez końcówki. My, my, wy, cie, oni, one, ją. Do zobaczenia, pa, pa.